No witam was bardzo serdecznie. Powiem tak, po ostatnich próbach, nieudanych oczywiście, zdobycia jakichś fajnych skin na Dishforskinsie, stwierdziłem, że to najwyższy czas zmienić lekko taktykę, dlatego dzisiaj oczywiście zaczynamy ze skrzynkami 10% Luxury. Są to skrzynki oczywiście, gdzie mamy 10% szans na te fenomenalne skiny. No tym razem udało nam się zdobyć tylko skiny za 600, no ale jak mogliście zobaczyć, no lecą tu AWP Fade, jakieś M4 Hot Rod, więc skiny są naprawdę tutaj mocne. No ta MK też kosztuje sporo. Zobaczmy, jeszcze dwie skrzynki. Czy udają się dostać? Taki hot rod byłby spoko. Oczywiście jakbyś chciał wygrać skin, to sub dzwonę, łapę w górę pod filmem, napisz komentarzyk. Dołącz oczywiście na Discorda, no i już oczywiście kod Kroxin Dishforskinsie. Jak oczywiście sam pewnie jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku, zapisz bądź klikniesz już się, kod promocyjny. No i tutaj oczywiście kodzik Kroxi przez 2x wpiszesz. Daje ci on 5% więcej do każdej wpłaty na stałe. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, więc warto oczywiście sobie skorzystać pan, jak chcesz sobie skrzyneczkę dostać za free. No i oczywiście dzienny bonus możesz sobie odbierać codziennie, takim kołem fajnym możesz sobie zakręcić i zobaczmy, co nam się uda zdobyć. No możemy dostać skiny, skrzynki, jakieś dodatkowe bonusy do wpłaty, no i tak chyba będzie i tym razem. 5% dodatkowo, czyli łącznie mamy 10% do wpłaty, więc no sumka ta już się konkretna zrobiła, no ale ja właśnie idę dalej na te battle i nie będę ukrywał, że tamta, no mogło być gorzej, tak? Zdecydowanie mogło być gorzej, ale nie jest też bitwa, która jakoś mega mnie satysfakcjonuje, dlatego szukam oczywiście tutaj tej skrzynki, ona kosztowała chyba około 300, tak mi się wydaje, z tej 276,40. No i tak samo, 7 skrzynek, 2 koła wydajemy i zobaczmy, czy tutaj jeszcze uda nam się powtórzyć chociaż jednego trafionego oczywiście tego skina na 10%. Skrzynek jest 7, więc w teorii 70%, więc praktycznie no powinno być pewne to, że uda nam się zdobyć jakiegoś właśnie z tych skinów lepszych oczywiście, no tym bardziej w całej tej battle, w sensie albo jemu, albo mojemu przeciwnikowi, no to on się daje jakoś 140%, tak, no tutaj quick math with Kroko, Krokobawi i Juczy, tak, pierwsza skrzynia pusto, ojejku, no i mój przeciwnik zaczyna bardzo dobrze, tak, no to jest ta M-ka właśnie Hot Rod, o której tak mówiłem, że bardzo bym chciał ją zdobyć, 4300, no ona kosztuje sporo, jest to taki fajny, minimalistyczny skin, ale ta MP9, ja już wiem, że kosztuje więcej, 6000, bo ona jest potrzebna do kontraktu albo na Gungnira, albo na White Lotusa, zawsze mi się myli, ale wiem jedno, że no ta MK, no cena tej MK jest naprawdę po prostu, znaczy nie MK, MP9 oczywiście, jest po prostu no mocno, że tak powiem, w kosmos wystrzelona. Mój przeciwnik już tu nic nie zdobędzie i to jest właśnie bitwa, której oczekiwałem od jakichś dobrych kilku filmów. 10 koła, udaje nam się tym sposobem zdobyć, no i o to chodziło, dzień dobry, meldujemy się tutaj z mega big winem, starym, pierwszym na dzisiejszym filmie. No i zobaczmy teraz kontrakty, wrzućmy oczywiście te skiny, tak naprawdę mogłem tą MK tylko i tą MP9 wrzucić, no ale już rzuciłem też resztę, żeby się pozbyć trochę tych śmieci. 10 koła, zobaczmy, od 6000 do 25 koła, 23000, co za kontrakt, stary, wow, no powiem tak, no miniaturka, stary, i tytuł już jest. Już myślałem, kurczę, że ta bitwa jednak będzie, ale no tutaj, no taki banger, stary, no ponad dwukrotnie, 2.3x, pomnożyliśmy oczywiście to, co wrzuciliśmy, no nie, no naprawdę, powiem wam tak, no budżet, że tak powiem, teraz jest w końcu konkretny i w końcu możemy teraz działać, tak? Możemy działać na skrzynce, nie na skrzynce Olympus, nie na skrzynce Olympus, bo ja dobrze wiem, jak to się skończy. Wrzucamy, no skrzynki dla Sigmy, rzucimy dwie, mam do nich sentyment, tak? Konduktor, niech będzie, no i niech będzie Big Baller, taka bitwa za 5 koła ponad. No to jest bitwa za mega tutaj big fundusze, dorzucamy oczywiście bota, no i oczywiście liczymy, że będzie również mega big win. Zaczynamy, okej, okay, w porządku, 1000 zł ponad tej Kałach, Fuel Injector, kostka tutaj z knife'ów, no tutaj dla mojego przeciwnika classic knife, no ale na szczęście ten Kałach bardzo ładnie nam nadrobił wszystko, tutaj 97 MK, Guardian, okej, tutaj będzie pusto, czy ta CZ-ka chyba, okej, myślałem, że troszkę droższa będzie, a teraz się za kafla, ojejku. No to jest bardzo słabo, ale chyba mój przeciwnik mógłby teraz iść popłakać się do jakiegoś kąta, ale Big Bo, o jest. Powiem tak, no, no wygraliśmy, tak, ale no 2500, no tutaj straciliśmy połowę tak naprawdę, jeśli chodzi o tą bitwę, no ale myślę, że możemy po prostu sobie tutaj wszystko, to co udało nam się zdobyć, możemy oczywiście rzucić, dlaczego nie, 2500, 2300, to tu zacznę, przepraszam bardzo, 420 zł kosztuje, już tutaj sama cena mnie zachęciła, 1684, zobaczmy, skrzynka chyba jakaś eventowa, rękawice są, no jest też, stary. 1000 na minus prawie. Zobaczmy jeszcze raz. Może to był wypadek przy pracy.
No jakby te superkonduktory poleciały, no to mógłbym to uznać za wypalacz w pracy. No jak mi zabiera 1000, powiedzmy już 400, czy tam 300 złotych, no to to już nie można, znaczy to trzeba wręcz nazwać wypadkiem przy pracy chyba, tak? Zobaczmy, ostatni raz spróbuję tą szynę, ale ostatni raz ją spróbuję teraz, bo po takim otwarciu, stary, no nie można z takim otwarciem wychodzić, tak? Zobaczmy, są kosy dwie, no jest to profit, tak? No ale to, co zabrała, no to ja będę to pamiętał, tak? Excalibur 2800, no to jest szynia potężna również i zobaczmy, co nam tutaj zaproponuje. No to Navi nie wiem nawet ile kosztuje, tak szczerze, i chyba, czekaj, zobaczmy, 2800. Dobra, jeszcze raz. Zbogaciłem się dzisiaj łatwo, to też że szybko pójdzie z dymem. MK Print Stream 1300. Okej, okay, żeby teraz nie roztrwonić całego budżetu, jak mam to w zwyczaju, a dało nam naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo ładnie. No to skrzynka tak, bilioner w sztukach dwóch. Do tego dorzucamy Big Bowlera jednego może. Dobra, już nie chcę tego. Dobra, postaram się wszystkiego nie przegrać. To jest krok o 20 sekund później. No dobra, no. Zobaczmy, jak ta bitwa się oczywiście tutaj ułoży dla nas. Kosztuje ona no sporo, bo 10 koła. Nie chciałem tyle, szczerze powiedziawszy, no chciałem tą szóstkę wyrzucić, a skończyło się na dyszce. Co to jest? O Jezus, to jest Butterfly, ale że 20 koła! No powiem tak, no w tym momencie, no nie wiem co by musiało się stać, żebym tą bitwę, mój przeciwnik mi zabrał, Sznia Olympus. No tutaj też się mogą dziwne rzeczy wydarzyć i jest AKR Rentgen, ale on kosztuje 7800, no ale to nie będzie nic złego, stary, to jest cała pula dla nas, 34 koła, stary, i w końcu mega big win, więc o to chodzi, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, przypominam oczywiście o konkursie, z kim nie widzimy się na znanym filmie, siemano.